No hej ludziska, z tej strony Falcon, a to jest, o tak, mogę to w końcu powiedzieć, kolejny odcinek Overwatcha na moim kanale. Odkładamy smutki, żale na bok, ponieważ dzisiaj wracamy do ciśnięcia w starego dobrego Overwatcha w jeszcze lepszej formie niż, no niestety, stan Overwatcha w ciągu ostatniego roku czy coś, w czasie kiedy GOATsy totalnie zdominowały tę grę. Jak wiecie, w końcu na serwerach tej gry strzelanki Blizzarda pojawi się blokada ról 2-2-2, dzięki czemu zawsze będziemy mieli gwarantowaną fajną kompozycję w zespole i znacznie poprawi się nasze doświadczenie z grą. Mówiłem w ostatnim filmie o tym, że będę planował prawdopodobnie prowadzić jednocześnie jakby trzy serie poświęcone każdej z kolejek po prostu rankingowych. Aktualnie będziemy mieli trzy kolejki rankingowe poświęcone konkretnym rolom. Jedna dla DPS-ów, jedna dla healerów oraz dla tanków. Oczywiście wciąż będziemy grali z healerami i tankami, po prostu każda rola będzie klasyfikowana oddzielnie, co pozwala nam dużo precyzyjniej określić nasz poziom umiejętności daną klasą postaci, co jest super. Więc tak zakładam, w poniedziałki będziemy mieli DPS-ów, w środy może, bo ja wiem, supportów, a w piątki tanków. Dzięki temu będziemy mieli zawsze w jakiś sposób różnorodny content, znajdzie się coś dla każdego, bo wiadomo, że wśród moich widzów, mam nadzieję, że mogę jeszcze jakichś ludzi nazwać moimi widzami, znajdują się zarówno DPS-i, healerzy i tankowie, więc będzie dużo większa różnorodność niż kiedyś, mam wrażenie, a też ja będę miał dużo większą kontrolę nad tym, jaką konkretnie klasą postaci chcę w danym materiale zagrać. I to jest super. Wiadomo, oczywiście, będę najczęściej gdzieś tam z przyjemnością klikał jako DPS, uczył się, rozwijał swoje umiejętności w tej właśnie dziedzinie Overwatcha, ale tak jak mówię, chcę też zamieścić inne postaci na kanale. Chciałem też przeprosić za jakość dźwięku w poprzednim materiale. Generalnie nagrywam to jeszcze przed wrzuceniem tego materiału pierwszego, powrotowego. Może całe szczęście, bo nie wiem, jaki będzie wasz odbiór. I nagrywałem z troszkę innymi ustawieniami, szczerze mówiąc zapomniałem dokładnie, jak ustawiałem różne rzeczy wcześniej, więc mam wrażenie, że troszkę on gorzej brzmi. Dzisiaj powinno być lepiej, mam taką nadzieję, także to też taka informacja. No i na koniec powiem, że oczywiście znajdujemy się jeszcze na serwerze testowym, ponieważ bodajże 13 sierpnia dopiero blokada ról wejdzie na serwery oficjalne, także no aktualnie jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, w której tak naprawdę dla wielu osób publiczny serwer testowy, czyli PST, jest dużo bardziej atrakcyjną opcją niż serwer live, co jest dosyć zabawne, ale no dziwnie gra się aktualnie rankedy, wracając do właśnie no tego starego, gorszego Overwatcha, w którym blokady ról nie ma. Także w tym tygodniu możecie się spodziewać trzech materiałów. Dzisiaj zagramy DPS-em na PST, w środę będzie healer, a w piąteczek tank. Także to będzie taki testowy tydzień, zobaczymy, jak ten format działa, czy jestem w stanie się wyrobić z filmami, no i jak nam idzie konkretnymi rolami. DPS-em mam już ustawioną tutaj rangę na właśnie serwerze testowym. Jest ona tam gdzieś, jakiś tam początek diamentu, 3100 czy coś takiego. Ale supportami i tankami jeszcze nie grałem, także będziemy grali bez rangi w tych pierwszych meczach na kanale. Później wiadomo, już będziemy grali na serwerze live, kiedy wylądują te zmiany właśnie tam. Także co, trzymajcie kciuki i lecimy z koksem. No proszę, jaka fajna mapa, jak na pierwszą mapę właśnie do powrotu. Tylko dlaczego mi nie wyświetliło, przygotuj się do obrony, jakby tego ekranu z rangami i tak dalej moich sojuszników. Także tak, zaczynam na Hawanie. Zagrałem taki jeden mecz testowy, można powiedzieć, który się okazał totalną porażką, bo nie dość, że słabo grałem, to jeszcze mieliśmy livera. I generalnie stwierdziłem, że taki mecz można wyrzucić do kosza i spróbujemy jeszcze raz swoich sił właśnie na Hawanie, jak się okazuje. Zagramy sobie Hanzo. Hanzo jest jedną z postaci, które mogę uznać za jakiś tam, powiedzmy, safe pick w ostatnich czasach. Zresztą gdybyście chcieli spojrzeć na bohaterów, jakimi grałem w tym sezonie, takim beta sezonie, można powiedzieć, na serwerze testowym,
To wygląda to w ten sposób. Jak widzicie, grałem tylko w kolejce dla DPS-ów. No i akurat, jak widać, sporo tam było Makriego, Wdowy i Tracerki, czyli akurat postaci, które są często wybieranymi DPS-ami. Gdzieś tam przez bardziej zaawansowanych graczy, czy w Overwatch League, chociaż aktualnie, jak patrzyłem, to raczej w OWL widzimy Mejkę, nie wiem, Doomfist w sumie. Jest, można powiedzieć, dosyć metowy. On zdobył pika z Niata. O Jezu, oni mają Bastiona. Trzeba spróbować zdjąć. Ja potrzebuję leczenia! Heal me! O Jezu! Ten głaz widzę, że zadaje splash damage. Kurczę, no, Hanzo będzie okej na Bastiona, ale musimy jakoś z teamem się bardziej ogarnąć. Ja też może troszkę będę mniej mówił, żeby się ten mecz nie skończył jak poprzedni. Ale już jest jakoś tam lepiej. Jednak druga gra, to się czuję delikatnie bardziej sfokusowany. Dobra. Tu była ta Tracerka. Aha. No dobra, czyli tylko Bastiona wykończyłem. Ale może to będzie wystarczająco dużo? Oni w sumie nie mają Mercy, także nie wskrzeszą go na payloadzie. I to jest szansa dla moich wskrzeszających się sojuszników. Właśnie na to, żeby tutaj gdzieś odbić ten payload. A jak już odbijemy payload, to się nie rozstawi Bastion, także myślę, że... Troszkę solo play z mojej strony, ale chyba całkiem okej. Zatrzymamy ich dzięki temu przed punktem. Oho, no to było dosyć głupie. Trzeba było trzymać high ground, a nie podchodzić bez sensu. No na pewno Tracerka będzie dosyć ciężka do trafienia, jeśli będzie dosyć mocno skakać. Nie dam się tak łatwo. Pod tym względem może lepszy byłby McCree w sumie. No i teraz pytanie właśnie, czy wziąć pick typowo pod Tracerkę, czy pod McCree'ego. Na mnie wzmocnienie? Okej. Okay. Tam Tracer będzie z tamtej strony. Nice. Ho. Mam nadzieję, że nie ma Reinhardt tego ulta. Może tak w sumie być. Nice. A, dobra. Ale ja zdobyłem pika, Genji zdobył dwa, także obronimy się. Jest okej. Przez to, że są jakieś momenty, powiedzmy, szans dla nas, to też się troszkę lepiej czuję z komentarzem. No przyznam, że troszkę się stresuję przez to, że jest to pierwszy gameplay. Tym po prostu, żeby na komentarz, wiadomo, trzymał też poziom, ale myślę, że gameplay mimo wszystko będzie ważniejszy. W tym przypadku komentarz pójdzie za gameplayem, mam nadzieję. Jakiś headshot leciał. Nice. Staramy się szybko zniszczyć to. No mają Wdowę teraz. I dwie tarcze dosyć mocne. To też przeszkadza. Nie ukrywam.
Aj, cholercia. No nie, u nich też jakaś osoba wyszła. A, przeklęty PTR. Wszyscy wychodzą. Chociaż przyznam, że jak grałem bez nagrywania, to nie było tak źle. Naprawdę nie było tak źle i w miarę ludzie nie wychodzili. Mimo tego, że widziałem takie narzekania, że ktoś pisał. Postarajmy się teoryskę wykończyć. Okej. No chyba nie mogę się spodziewać tego, że tutaj wróci ktoś do ich zespołu. To już raczej niestety pod tym względem mecz rozstrzygnięty. No i mimo wszystko pogramy. Najwyżej dogram drugi drugi mecz, w którym mam nadzieję już Livera nie będzie. Zresztą, nie wiem, mam nadzieję, stęskniliście się i ewentualny drugi gameplay nie będzie dla was niczym złym. O. Co ja robię tutaj? Ja pierdzielę. Chilujcie mnie, Flox. No właśnie, tak się wbiłem jakoś. Nie wiem, nie wiem co to za dziwny chase. Też jak było widać, miałem problemy z trafieniem przeciwników. No tyle dobrego, że ten przeciwnik wyszedł już tak, powiedzmy, pod koniec mapy, przed trzecim punktem, także też będzie jakieś wyzwanie mimo wszystko, mam nadzieję, w ataku. Dobra. Nice. Super. Gdzieś tam jakiś Baptist jeszcze strzelał? Okej. Dobra. O nie. Nie. Aj, myślałem, że coś tu jeszcze ugram. No już niestety nie. Ale była całkiem fajna akcja, przyznam. Tam ta flanka tuż przed trzecim punktem. No dobra, chyba mamy to. Okej. Nawet ulta nie muszę używać. Wszystko cacy. No dobra. Coś czuję, że push będzie mimo wszystko łatwiejszy niż ta obrona trzeciego punktu, gdzie walka wyglądała w miarę wyrównanie. Jednak posiadanie pięciu osób zamiast sześciu w obronie jest dosyć sporą, dosyć sporym utrudnieniem. No to co, jedziemy z Hansem do końca, czy spróbujemy czegoś innego? Pomyślmy. Może, żeby ułatwić robotę przeciwnikom, to wybierzemy drugiego snajpera, którym idzie mi raczej gorzej niż lepiej. Raczej gorzej niż Hanzo. Więc no, zobaczymy. Ostatnio trenuję z prowdową, tak jak widzieliście właśnie top 3 plate w tym sezonie. W tym sezonie beta na serwerze PST. U mnie to właśnie McCree, Tracer i Wdowa. Także Wdową się próbuję. Raz idzie lepiej, raz gorzej, szczerze mówiąc. Nie mogę powiedzieć, że jakiś tutaj stabilny jest gameplay tą postacią u mnie. Ale próbuję. Zresztą wiecie, też trzeba sobie pozwalać na błędy po to, żeby się uczyć i wyciągać jakieś tam wnioski z tych błędów. Ewentualnie też po prostu uczyć się przez samą praktykę. Wiecie, muscle memory, te sprawy. Jako, że jest to no, serwer testowy, nie ma żadnych konsekwencji większych, nie zależy ludziom tak na randze, to
to próbuję tutaj, póki mogę, tą wdową. Chyba znowu Bastion się u nich pojawił. Staramy się tarczę wyeliminować. O, jakaś w miarę niezłata weszła. O, tak, już lecę. No, strzał z metra. Nieźle się wpakowałem. No, troszkę mi poleciał teraz mikrofon, także mógł być nieprzyjemny dźwięk, który mam nadzieję będę pamiętał wyciąć. No i złapmy teraz tego soldiera, proszę. Muszę mniej skupiać się na tych tarczach, a bardziej może właśnie szukać jakiejś flanki, zdobyć jakiś pik wczesny. To była spoko sprawa. Musimy utrzymać ładunek w ruchu. Co jest, Boże? Ja cię kręcę, jak ten soldier ciśnie. Chyba zaraz jedzie zmiana. Tak, uznam to już za wystarczającą pomoc dla moich przeciwników. Granie tą wdową tutaj. I wybiorę coś pewniejszego, typu, nie wiem, może Doomfist? Żeby ich tam troszkę pomiażdżyć. No nie, umieram jak nic. Dobra, lecimy z Doomfistem, nie ma co. Nie bawimy się, mamy jeszcze 2 minuty. Payload jest w połowie drogi. Tutaj jest dosyć ciężki czołg, jak widać. Także troszkę poprzewracamy tych tanków Doomfistem. Bo aż żałość bierze przegrać taki mecz. Niech się przeciwnicy za dobrze nie poczują. O, jak mnie zmiażdżył, heal. Nice. No tak czy inaczej, kolejny teamfight przegrany. Chyba z 2-3 ultimate od nich wyleciały, także dosyć sporo. Teraz mamy dzięki temu lepszą, większą szansę na wygranie. No kurde, nie powiem, troszkę mnie to stresuje. Nie chciałbym przegrać takiego punktu 5 na 6. Poczekam, może aż bardziej się mój team wbije. O, teraz. No nie, znowu ten przeklęty skill Sigmy. Nie do końca znam jego umiejętności, a tej... O, dobra, to będzie ważny pick. No nie, zabrał mi killa. Chciałem coś zabić, weźcie. Dobra, lecimy tu na górę może. Nice. Nice, a nam nie podchyluje. I zobaczymy, czy będą chcieli to kontestować. Chyba tak. Dobra. Okej. Dalej nie walczymy, jest w porządku. Starczy nam. Dobra, Anna chyba gdzieś jest na górze, tak słyszę. Baptist. Czy Baptist właściwie? Okej, raz. Okej. Aj, już nie miałem zbyt wiele życia. No ale jest w porządku. Tam mi Wrecking Ball bardzo mocno pomógł z podrzuceniem. Dzięki temu zabiliśmy Soldiera na moim ulcie. No właśnie, ja na początku myślałem, że tego Batista czyta się Baptist bardziej. Ale słyszałem nawet w Overwatch League, że mówią Batist, także chyba
Chyba będę musiał niestety mówić w ten sposób, chociaż dużo mniej mi to odpowiada. Gorzej to brzmi moim zdaniem. Co ja robię? Czemu ja się tak bijam? I będąc fioletowym, proszę o heala naszych sojuszników. O. Meteor uderza. Nikt nie ucieknie. Co ja robię? Nice. Co ja robię w ogóle? Jakieś chaotyczne ruchy, ale wyszło w miarę. No dobra. A, tędy przejścia nie ma. Okej. Została nam ostatnia część mapy. Chyba wygląda to nieźle. Dobra. No już troszkę więcej myślenia jest w tej mojej grze, to mnie cieszy bardzo. To mnie bardzo cieszy. Tam nawet żyje. Aj no. No, nie ma to jak Doomfist, tyle wam powiem. Jednak wbijanie się w nie wiem, 5-6 przeciwników, będąc jednocześnie healowanym, dostając ogromne ilości tarczy, jeśli tylko trafiacie swoje skille, to jest mega, mega moc i magia. No i to by było na tyle. Tak czy inaczej, zagramy jeszcze jeden mecz chyba w tym. Jeszcze jedną mapę w tym meczu, tak powiem. Bo dawno się nie widzieliśmy i też troszkę za to, że ten pierwszy materiał po powrocie był taki, no, może momentami smutaskowaty i też, no, było tam dosyć dużo gadania, pewnie mało akcji. Chciałbym wam to po prostu wynagrodzić. No i tego Livera też trzeba, nie? Też trzeba takiego Livera wynagrodzić i zagrać normalny mecz 6-6. Także co? Słyszymy się za chwilę. No troszkę czeka się na te mecze na PTR-ze, trzeba przyznać. Szczególnie jeśli queuujecie się jako tylko DPS. Ale nie ma tragedii. 5 minut, czasem 10. I macie jedną grę, która trwa no pewnie z 15 minut. Cóż. Dobra, Oaza, centrum miasta. Centrum miasta to... która część? Chyba wiem, która. Chyba ta z rampą, nie? W której się wyskakuje. Jaka postać tutaj będzie niezła? Może dalej popróbujemy tym Doomfistem? W sumie dobrze szło. Czemu nie? Tak, dobrze myślałem. Dobrze myślałem. To dokładnie ta część mapy. Tutaj... Doomfist może być gorszym pikiem niż może na przykład McCree? Ej, może spróbujemy McCree'ego, w sumie to ma być jeden odcinek. Jedyny odcinek DPS-ami w tym tygodniu. Więc przydałoby się pokazać troszkę różnych postaci, nie? Wykorzystać ten czas. Później będziemy spinać, jak będziemy grali rankedy. Już na oficjalnym serwerze. Chociaż wiadomo, od 13 sierpnia do końca sierpnia, czyli tak no 1 września będziemy grali. O, oni mają Doomfista, proszę. Proszę bardzo. A tu nawet jakiś Hanzo. Nie. Dobra. Gdzieś tutaj Doomfist. Dobra. Idźmy na punkt. Nice. O nie! Ale fail. My bad, sorry. Ale fail. Nie sądziłem, że tam będzie akurat Brigida.
Jednak gdybym zasłonował jakąś inną postać, to mógłbym szybciutko ją wykończyć. A tutaj tarcza, no i siema. Zresztą też, no, był to głupi i ryzykowny ruch. Pamiętajcie, przede wszystkim nie umierać. To jest zawsze najlepsza porada. Fajnie byłoby trafić Hanzo. O nie! Can you rest me? Should be safe. O, niestety padło na farę, fuck. For mercy, dammit. Wspierają się dosyć mocno. No tak niepewnie tą myszką poruszam, przyznam. Ostatnio z reguły grałem na 500 Hz na myszce, mówię o polling rate. I 500 dpi. Ale ostatnio zmieniłem na 1000 Hz i tak... Niby widzę po statystykach, że celność jest lepsza, ale mam wrażenie właśnie, że troszkę tak niepewnie poruszam myszką. Chyba. No nie, on to jeszcze wyżył. Dobra. Ktoś w środku, nie? Okej, okay, nice. To nie koniec. Wszystko cacę. No właśnie, takie mikroruchy tutaj wydają mi się niby trudniejsze. Jak gdzieś ktoś z daleka jest. Z drugiej strony to też są trudniejsze strzały, nie? Więc może mi się wydawać. Najlepiej szczerze mówiąc... Oj. Najlepiej szczerze mówiąc takich opcji nie rozkminiać za długo. Nie wiem. Jeśli się nie znacie, to zerknijcie na jakiś poradnik, wyszukajcie sobie w necie, co jest najlepsze i trzymajcie się po prostu jakichś jednych opcji, żeby nie zmieniać tego co chwilę, bo to naprawdę można wpaść w paranoję. Czego jestem najlepszym przykładem zresztą, chociaż ostatnio już od, nie wiem, jakiegoś roku czy coś, mniej się bawię w takie rzeczy. Raczej trzymam się jednych opcji. No nie, Liver. Serio? Oni, nie wiem, wychodzą po jednej rundzie przegranej, co jest? Oj Boże. No dobra, dogramy do końca. No i tyle. Teraz control pointy gra się do dwóch wygranych, więc to będzie szybciutko. No ale szkoda, tak czy inaczej. Jak widać, chyba na normalne mecze przyjdzie nam poczekać do zawitania tych nowych gier rankingowych na Doomfist, coś. Ho, jak ja mogłem go nie trafić? Nice. Okej. Dobra. Nice'u. O, wrócił. To może jakiś... O, czułem, że tutaj Doomfist na mnie leci i tu strzela Hanzo. Może jakiś disconnect po prostu, także nie jest tak źle. Będzie w miarę normalna gierka. Nie dam się tak łatwo. Bardzo lubię grać Macrim na Doomfista. To zawsze jest... W ogóle stun Macriego to jest tak obska rzecz. I to, że on w sumie dalej jest w stanie tym right-clickiem wykończyć na combo przeciwnika też jest śmieszne. Pamiętam zresztą moment, w którym odkryłem, że right kick McCree'ego jest dalej tak samo silny jak kiedyś. Znaczy, wiadomo, już mniej silny niż kiedyś, ale dalej jest silny, absolutnie. Bo jednak w momencie, w którym on dostał tyle tych nerfów na przestrzeni wielu patchów, to gdzieś tam przestałem o tym pamiętać i praktycznie go nie używałem. Ale to stare combo dalej jest mega opcją. Nie wiem, czy zdążę tego użyć w ogóle. Przez ulta... No właśnie, chyba nie. Przez ulta Batista. Który chyba blokuje wszystkie umiejętności, każdy damage, nawet nie wiem. To jest jedna z tych postaci, które wyszły w momencie, w którym ja nie grałem w Ugera.
Także nie posiadam takiej wiedzy do końca. Tak mi się po prostu wydaje, dlatego nawet tam nie klikałem. Dobra, jesteśmy poza zasięgiem tego. I nic nie trafiam przy okazji. No i tyle. 2-0. Takie sobie te mecze. Szybciutkie, z liverami. No ale na razie mamy tylko tyle. Mówię, w momencie, w którym zasmakowałem grania w Overwatcha z blokadą ról 2-2-2, nie mam najmniejszego zamiaru wracać na normalny serwer, dopóki nie pojawi się właśnie ta blokada tam. No więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobało wam się chociaż troszkę tego DPS-owania na serwerze testowym. Dzięki wielkie za uwagę. Nie wiem, ocencie, czy forma nagrywania dalej trzyma poziom, jeśli uważaliście tak kiedyś, czy nie. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze ze mną bawić. Ja przyznam, już dużo lepiej się czuję nagrywając ten odcinek. No i co? Lecę do nagrywania prawdopodobnie supporta, a później tanka. Także co? Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa.